Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Modlitwa. Tekst pamięciowy. Wieczór i rano i w południe modlić się i z szczaskiem wołać będę, że wysłucha głos mój. Psalm 55, 18. Myśl przewodnia. W Biblii Pan wielokrotnie wzywa nas do modlitwy, gdyż modlitwa jest ważną częścią naszej więzi z Nim. Ellen White tak napisała o modlitwie. Nasz niebiański Ojciec czeka, aby zesłać nam pełnię swoich błogosławieństw. Jest naszym przywilejem czerpać obficie ze źródła bezgranicznej miłości. Jakżeż to dziwne, że tak mało się modlimy. Bóg jest gotowy i chętny wysłuchać szczere modlitwy najmniej znaczącego ze swoich dzieci, a mimo to tak niechętnie przedstawiamy Panu nasze potrzeby. Czy mogą myśleć aniołowie o biednych, bezradnych i poddanych pokusom istotach ludzkich, które tak niewiele się modlą i które mają tak małą wiarę, podczas gdy Boże serce przepełnione miłością tęskni do nich i jest gotowe dać im więcej niż mogą pojąć lub prosić. Aniołowie z przyjemnością kłaniają się Panu i uwielbiają być blisko Niego. Uważają wspólnotę z Nim za największą radość, lecz ziemskie dzieci tak bardzo potrzebujące pomocy, którą może dać im tylko Bóg, zdają się zadowalać życiem bez światła Jego ducha i bez Jego obecności. Trudno o cokolwiek do tego dodać, nieprawdaż moc modlitwy. Pewnego dnia młody człowiek otrzymał list od byłego współpracownika, który kilka lat wcześniej odszedł na emeryturę. Ci dwaj, delikatnie mówiąc, nie dogadywali się. Starszy od początku bardzo źle traktował młodszego. Niemniej młody człowiek otworzył list i zaczął czytać. Przeczytał między innymi takie słowa. Wiesz, że nie rozumiem, jak działa modlitwa, przynajmniej z intelektualnego punktu widzenia. Jednak wiem, że nakazano nam modlić się, więc od kilku tygodni, gdy się modlę, czuję silne przekonanie, że w przeszłości niewłaściwie Cię traktowałem. Wiem, że nie miałem wtedy racji, postępowałem w niechrześcijański sposób i bardzo źle świadczyłem o mojej wierze. Wiem, że powinienem zrobić to już dawno, dlatego teraz szczerze Cię za to wszystko przepraszam. Bez względu na to, jak niegodny jestem, proszę Chrystusa o przebaczenie tego, co zrobiłem i proszę także Ciebie o przebaczenie. Zacytowane słowa są doskonałym przykładem mocy modlitwy. Nie jest ona po to, żeby skłonić Boga do przenoszenia gór, choć i tak może się zdarzyć. Zamiast tego może spowodować coś jeszcze bardziej nadzwyczajnego, zmienić serce człowieka. Jak napisał ów starszy człowiek, modlitwa nie zawsze jest łatwa do zrozumienia. Dlaczego mielibyśmy prosić Boga o coś, o czym On dobrze wie, zanim Go o to poprosimy? Czy nasze modlitwy naprawdę mogą wpływać na to, co zrobi Pan, nasz Stwórca? Czy rozumiemy, jak działa modlitwa, czy nie? Jedno jest pewne. Bez modlitwy nasza więź z Bogiem jest skazana na niepowodzenie. Przeczytaj. Mateusz 26:41. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłem. Łukasz 18:1. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Rzymian 12:12. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciało swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Kolosan 4:2. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. 1 Tesaloniczan 5. Bez przestanku się módlcie. 1 Tymoteusza 2:8. Chcę
chcę wtedy, aby się mężczyźni modlili na każdym przepraszam, miejscu, znosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. 1 Piotra 4:7. Lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Jaka główna myśl zawarta jest w tych wersetach? Niewątpliwie jako chrześcijanie zostaliśmy wezwani, by się modlić i to jak najczęściej. To, że nie rozumiemy do końca, jak działa modlitwa, praktycznie nie ma znaczenia. Większość z nas nie rozumie do końca nawet najprostszych zjawisk i procesów życiowych. Gdybyśmy czekali, aż zrozumiemy wszystko, co dotyczy naszej wiary, wówczas nie potrzebowalibyśmy wiary. Z samej natury wiary wynika, że są rzeczy, które wykraczają poza granice naszego pojmowania. Ci, którzy modlą się systematycznie i żarliwie, zgodnie z wolą Bożą, mogą zaświadczyć, że modlitwa może zmienić życie ludzi. Jak rozumiesz modlitwę? Jak wpływała i wpływa ona na twoje życie? Gdzie byłbyś w swoim chrześcijańskim życiu, gdyby nie modlitwa? Dziękuję.